tutaj znowuż jest szara ramka. No właśnie. Musisz być konsekwentna w tym. Jeżeli robisz białe ramki, to rób białe ramki. Tu nie chodzi o to, żeby była ramka, tylko chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że jeżeli ta ramka będzie kompletnie biała i tu będzie kompletna najwyższa biel, jaką uda się nam uzyskać, to nam się ta ramka zleje, więc nie można stosować, czy nie powinniśmy stosować takiego jasnego motywu na krawędzi. Trzeba go troszeczkę przyciemnić, minimalnie, tak żeby był ciemniejszy od najjaśniejszych świateł. I wtedy będzie ok. Co do zdjęcia, jest takie bardzo miękkie, jakby robione przez szybę. No mam tutaj mieszane, niestety, ale mam tutaj mieszane uczucia w związku z tym ujęciem. Dziecko zasnęło, przelewa się przez ręce. Troszeczkę dla mnie jest to niepokojący widok, tak? No to jest chyba najlepsze słowo. Odmienne zdjęcie od wszystkich, od takiego standardowego, szablonowego zdjęcia. Dobrze, że robisz nieszablonowe zdjęcia, bardzo mi się to podoba. Tak właśnie trzeba robić. Jednak no, pewne odczucia są uniwersalne, pewne reakcje są uniwersalne. Patrząc na ujęcie, zwracaj uwagę na krawędzie kadru. Tutaj zobacz, paluszek jest ucięty, a można było ciutkę więcej minimalnie. Tu też palec jest ucięty. Ręka jest trochę niepewna taka, nie wydaje się, że w pewny sposób trzyma dziecko, tylko właśnie się to dziecko wymyka. No bardzo mi przykro, ja mam tutaj mieszane uczucia w związku z tym ujęciem. Nie wiem, czy ono jest ostre, trudno mi powiedzieć, bo przypomina mi no trochę nieudane zdjęcie z podpowiększalnika, gdzie tam na chwilę ktoś wszedł do ciemni i się coś tam nam zaświetliło. I zaświetliła się nam ta ramka właśnie biała. Takie zdjęcie po prostu wypisz, wymaluj, nie? Biała ramka się zaświetlała zawsze. Najlepiej to było widać na białej ramce. Tu akurat nie jest tak dokładnie, ale coś w tym jest. Następne zdjęcie to jest portret, no też podwójny właściwie, małe dziecko, śpiące, bardzo słodko, na rękach u osoby dorosłej, u jakiejś pani. Tutaj światło przedziwnie zagrało taką smugę nad głową dziecka w kierunku twarzy osoby dorosłej, tutaj we włosach dziecka też się smuży. Mamy jedną rękę, mamy drugą rękę. Bardzo dużo tutaj jest elementów na tym obrazie, w takiej ciasnej ramie kadru, ale dosyć zgrabnie ułożone. Czyta się to od góry. No, czyta się. Tak jesteśmy ukształtowani, że czytamy od górnego lewego rogu liniami. Takie odruchy mamy poszkolne, że tak powiem. I tutaj wypatrujemy tą smugę, która prowadzi nas do twarzy. Potem schodzimy do tej jasnej plamy na dziecko. Patrzymy na jego zamknięte oczka, pomarszczony nosek, usta ułożone w taki kwiatuszek, w takie kółeczko. Ręka, która bezpiecznie tutaj podpiera, dziecka ręka swobodnie opuszczona. Wszystko tutaj się dzieje. I od strony kadru kompozycji jest to fajne. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że zdjęcie w czerni-bieli kieruje się trochę innymi zasadami budowania obrazu. W fotografii czarno-białej światło i cień, te obszary światła i cienia są obrazotwórcze. Tutaj bardzo miękkie, rozproszone światło, które twarz dziecka, bez względu na to, czy to jest w okolicach oczodołów, czy wystający nosek, to jest jednolita szarość. Zwróćcie uwagę, ta plama twarzy to jest jeden odcień szarości, niezróżnicowany. I tak to zdjęcie można odebrać jako szare, jako mało kontrastowe. Mało kontrastowe. Ono jest mało kontrastowe. Trzeba byłoby po prostu troszeczkę zwiększyć kontrast. To jest takie najprostsze działanie. Po to, żeby te czernie nabrały trochę smaczku. Troszeczkę nam się tutaj zróżnicowało światło na czole. Zaświeciły krawędzie ust. I znowu, przed i po. Tak naprawdę dużo lepsze efekty się uzyska, jeżeli zaczynamy myśleć czarno-biało w trakcie fotografowania. Inaczej się świeci, inaczej się dobiera oświetlenie przy fotografii barwnej, a inaczej przy fotografii czarno-białej. No tu te czernie są głębsze, przez to zdjęcie jest bardziej przyjazne dla oka. Warto o tym pamiętać. Nie wystarczy w prosty sposób zamienić zdjęcie barwne w zdjęcie czarno-białe. To wymaga też troszeczkę pracy. Ale sam kadr, samo upozowanie czy zauważenie sytuacji, że dziecko zasnęło i takie jest słodziutkie, jest bardzo fajne. Chociaż mamy tutaj jeszcze taką możliwość. Ja odrobinę powiększyłem i tutaj ten kadr wydaje się również ciekawy. Widać
postać, widać jej brodę, widać trzy palce, ale jesteśmy bliżej dziecka, jesteśmy bliżej jego twarzy, możemy dostrzec tutaj niuanse jego powierzchni, skóry, ust. Wszystko jest dużo, dużo bardziej widoczne i kadr wydaje się taki bardzo zgrabny. Także z tym kadrowaniem zawsze możemy poczekać na tą postprodukcję, czyli to jest taki środek wyrazu, który można jeszcze dopieścić w tej obróbce na spokojnie już po wykonaniu serii zdjęć.